Jacek Niedzienkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest pan Krzysztof Łoziński, nowy szef i pomysłodawca Komitetu Obrony Demokracji. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie Krzysztofie, czy pan nie próbuje reaktywować za przeproszeniem trupa, jakim stał się kot? Nie. Nie, nie. No, to ja bym powiedział, że pogłoski o naszej śmierci są stanowczo przedwczesne, tak? No ale zainteresowanie Komitetem Obrony Demokracji jest coraz mniejsze, finanse KOD-u są w złej sytuacji, no a wiarygodność Komitetu też jest nie najlepsza. Tak, ale myślę, że odbudujemy i tą wiarygodność, całą resztę. W tej chwili są już bardzo pozytywne sygnały od wielu ludzi, którzy się odsunęli, którzy byli rozczarowani. Spotykam się z takimi sygnałami, że wracamy, że teraz znowu zaczniemy składki płacić i tak dalej, i tak dalej. I że będzie dobrze. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że dobrą opinię się łatwo bardzo traci, bardzo trudno odbudowuje. Że zaufanie ludzi tak samo. To jest wielki problem, ale tak jak mówiłem w kampanii wyborczej, kot musi odzyskać czystą, uczciwą twarz. A dlaczego kot stracił tą twarz? No dlatego, że stracił przez wiadome wszystkim afery. No to nie muszę chyba tego wyjaśniać, co to było, bo chyba wszyscy wiedzą. No tak, ale Mateusz Kijowski w dalszym ciągu jest członkiem Komitetu Obrony Demokracji. Jest, dlatego że nikt go nie wyrzucił i nikt go na razie nie zgłaszał, żeby go wyrzucić, prawda? Nie przestał być członkiem. To są kompetencje Sądu Koleżeńskiego, nie moje i nie zarządu. I my jako zarząd się będziemy w ogóle tym zajmować. Ale Mateusz Kijowski zostanie szefem mazowieckich struktur Komitetu Obrony Demokracji? Jest szefem mazowieckich struktur, został wybrany przez członków KOD-u z Mazowsza. Nie można tego wyboru kwestionować. Także to jest decyzja tych ludzi, którzy go wybrali. No ale nierealizowanie faktur, na które które wystawiał KOD-owi, to nie jest działanie na szkodę Komitetu Obrony Demokracji? Moim zdaniem jest. Ale tak jak mówię, oceniać to będzie Sąd Koleżeński. Komisja rewizyjna złożyła wniosek do Sądu Koleżeńskiego. Te oceny leżą poza kompetencjami zarządu i ja nie będę się tym zajmował. Kiedy ta ocena Mateusza Kijowskiego? Nie wiem. Nie wiem. To sąd koleżeński się dopiero co został wybrany, musi się ukonstytuować, musi zacząć działać i to jest ich kompetencja. Lepiej dla KOD-u byłoby, gdyby Mateusz Kijowski odsunął się na dalszy plan, niby taką osobą medialną? Zdecydowanie lepiej. Ja to proponowałem już w styczniu. I nie jest prawdą to, co chodziło po internecie, że tam były jakieś naciski za pomocą krzyków, wrzasków. Nie, nieprawda. Była spokojna rozmowa. Po prostu podstawową metodą zarządzania kryzysem jest odsunięcie osób, które powodują kryzys. To nie znaczy, że wyrzucenie, to nie znaczy, że zniszczenie, to nie znaczy odsunięcie z widoku publicznego. O to chodziło. Mówię, nie będę się wypowiadał na temat meritum tej sprawy, bo to nie jest moja kompetencja. A co z konsekwencjami? Jeżeli te faktury nie były realizowane, jeżeli te zamówienia nie były realizowane, na które faktury były wystawiane, to czy Mateusz Kijowski zwróci pieniądze? Zwrócił już. Znaczy, jeżeli chodzi o faktury wystawiane na stowarzyszenie KOD, bo są dwa podmioty. Jest Komitet Społeczny, który jest odrębnym podmiotem całkowicie i stowarzyszenie. Między tymi podmiotami nie było przepływów finansowych. To, żeby była pełna jasność, że pieniądze, które zbierał komitet, to komitet finansował z tych różne rzeczy, a nie przekazywał nam i myśmy finansowali. Tu nie było przepływu finansowego. My nie mamy w ogóle wglądu w dokumenty Komitetu Społecznego. Jeżeli chodzi o te trzy faktury, które były wystawione na stowarzyszenie, jedna nie była zrealizowana od razu, za dwie pozostałe Mateusz zwrócił pieniądze. Nie ma pan takiej obawy, że Mateusz Kijowski odejdzie z Komitetu Obrony Demokracji i założy jakiś nowy KOD, KOD BIS, coś, co będzie konkurencyjne albo może też szkodliwe dla KOD-u? Na dzisiaj jest taka sytuacja, że wczoraj Mateusz opublikował taki bardzo konsyliacyjny tekst, że zostajemy, działamy dalej i tak dalej. To jest sytuacja na dzisiaj. Co będzie? Ja wie pan tak, Niels Bohr kiedyś powiedział, przewidywanie jest bardzo trudne, zwłaszcza jeśli chodzi o przyszłość. No dobrze, niech pan powie, jak będzie wyglądała przyszłość KOD-u. Co pan planuje jako nowy przewodniczący? No właśnie, o tej przyszłości znowu mam, nie? I o tym przewidywaniu. O planach. O planach, dobrze. Przede wszystkim
tej chwili jest wyczyszczony ten cały bałagan, który był, jeżeli chodzi o biuro, jeżeli chodzi o księgowość. W tej chwili mamy prawidłową księgowość, porządek w biurze, prawidłowy obieg dokumentów i te wszystkie, przepraszam, ale bardzo przyziemne sprawy, ale niezbędne. No to się między innymi rozbiło. O to między innymi, prawda? Nie ma w tej chwili możliwości, żeby ktoś coś wypłacił bez wiedzy, bo wszystko już jest na dwa podpisy, więc nie ma cudów w tej chwili. To jest wyczyszczone. Teraz trzeba się zabrać za normalną działalność. Musimy przestać zajmować sobą, a zacząć zajmować się Polską, bo po to jesteśmy. No jak będzie ta działalność wyglądała? Jakie są plany komitetu? Więc częściowo tak samo jak do tej pory, czyli również manifestacje, może nie jako główna już forma działania, bo to się trochę przejadło, ale one oczywiście będą. Natomiast bardzo dużo pracy edukacyjnej, spotkań w terenie. W tej chwili jest sytuacja taka, że kot jakby zamarł na szczeblu centralnym. Natomiast w grupach lokalnych się cały czas się dzieje dużo więcej niż się działo przedtem. Jest dużo więcej inicjatyw lokalnych. I to jest najcenniejsze, że nawet w małych miasteczkach, nawet na wsiach są jakieś nasze działania. I to podejmują ludzie w takich nawet wręcz grupach koleżeńskich. Nas kilku kolegów, koleżanek się tam coś umówi, coś robią. Dziewczyny jeżdżą po wsiach, rozwożą ulotki do skrzynek pocztowych. Czy jest w Polsce zainteresowanie kodem? Jest. W Polsce jest. Właśnie o to chodzi. To jest paradoks. Na dole jest dobrze. Na dole jest lepiej niż było kiedykolwiek. Źle jest na górze. Ale tą górę też wyprostujemy. I będzie dobrze. Zapytam pana o technikalia jeszcze. Pan będzie pobierał pensję jako przewodniczący kodu? Bo to też był problem wcześniej. I to nie był się, że problem. Lepiej byłoby, gdyby Mateusz Kijowski miał wynagrodzenie. Tak, oczywiście. I za swoją pracę normalnie. Znaczy to też, to może nie tyle był problem, co to było bardzo poważne niedociągnięcie i niezrozumienie również przez członków kodu, o co chodzi. To chciałem bardzo wyraźnie wyjaśnić. Ludzie, którzy pracują w zarządzie, nie są członkami, tylko pracują w biurze zarządu, pracują, wykonują pracę, powinni otrzymywać wynagrodzenie. Nas w tej chwili nie stać na wysokie wynagrodzenie i ludzie, którzy mają wyższe wykształcenie i w korporacji by od razu dostali 7 czy 10 tysięcy, u nas dostają 2600, ja dostaję 2100, co jest prawie, że jest minimalna krajowa. Proszę, nas nie stać na więcej, ale teraz chciałem, bo to jest bardzo, bardzo poważny temat, który spotyka się z bardzo dużym nieporozumieniem. Jeżeli ktoś wykonuje pracę, obojętnie w jakim podmiocie, to według wszystkich przepisów państwa powinien albo być wolontariuszem z umową o wolontariacie, przy tym wolontariuszem można być tylko 3 miesiące według kodeksu pracy, później trzeba albo wolontariusza zwolnić, albo go zatrudnić. Tak. Albo otrzymywać wynagrodzenie i być zatrudnionym w jakiejś formie zatrudnienia. Jeżeli tego się nie robi, jeżeli ktoś wykonuje pracę i nie jest ani jako wolontariusz, ani jako zatrudniony, to zachodzi podejrzenie, że jest zatrudniany na czarno. I tak to traktuje zarówno Państwowa Inspekcja Pracy, jak i Urząd Skarbowy. To jest zatrudnianie kogoś za darmo, jest na granicy przestępstwa. Ale tych wolontariuszy w kodzie jest chyba bardzo wielu, prawda? To żeby ich zatrudnić wszystkich po 3 miesiącach, to dobrze, tylko my właśnie po wolontariuszach sprzątamy w tej chwili. To właśnie były efekty, ten cały bałagan, to były efekty pracy wolontariuszy. Wolontariusz to jest może bardzo szlachetna osoba, bardzo kochana, tylko za nic nie odpowiada. Może przyjść do pracy albo nie przyjść, może coś zrobić albo nie zrobić. Nie ponosi za to żadnych konsekwencji. I myśmy mieli właśnie takie efekty. Wolontariusz wziął pocztę ze szpitalnej, przyniósł na Śniadeckich, wrzucił do jakiejś szuflady, nic nikomu nie powiedział. A potem spotykamy się z pretensjami, że przyszła faktura i jest niezapłacona, prawda? I się jej szuka. To wolontariusze są dobrzy, ale nie tu. Nie do tak poważnej pracy. Jak wyglądają dzisiaj te podziały w Komitecie Obrony Demokratycznej? No, bardzo znamienna jest proporcja głosów, prawda? 130 do 28. No, ale był pan jedynym kandydatem. No, jedynym, ale chwilę przedtem było nas dwóch i zwolennicy Mateusza na sali zostali. To są ci, co głosowali przeciwko. Dużo Mateusz ma zwolenników w kodzie? Znaczy, to zależy, jak to rozumieć. To znaczy, ludzi, którzy go szanują za to, co zrobił, za to, że tą organizację zakładał, za to, że w początkowych miesiącach no, naprawdę się nacharował porządnie, to jest dużo.
ludzi takich, jak to my mówimy, murarzy, co tak murem, co by nie zrobił, prawda? Którzy wyszliby za nim i wyszliby za nim z nienawiścią do mnie. Jest bardzo mało. To jest, myślę, kilkaset osób w całej Polsce najwyżej. Czy Komitet Obrony Demokracji będzie brał udział w wyborach parlamentarnych, nie. W wyborach europejskich? To zobaczymy. Mówię tak, to są bardzo inne wybory. Tak jest. I tu też jest wiele nieporozumień. W wyborach parlamentarnych, tak, każdy człowiek, każdy obywatel polski ma prawo brać udział w wyborach parlamentarnych, co ma w sensie kandydowania, bo udział w sensie głosowania to jest co innego. W sensie kandydowania. Tak. Każdy ma prawo kandydować. To jest jego wolna wola, my tego nie możemy nikomu zabronić. My możemy wyrażać poparcie dla jakichś kandydatów, ale my na pewno nie wejdziemy w rolę partii politycznej, to zrobimy swojego komitetu wyborczego do parlamentu. A w samorządach przed wyborami? A to jest jeszcze co innego. Będą kandydaci z KOD-u? Ja myślę, że mogą być na dole. W samorządach działają poza partiami komitety społeczne. Jest ich naprawdę dużo w całej Polsce. Samorząd zajmuje się zupełnie czym innym niż polityka krajowa. Samorząd, zwłaszcza w małych miejscowościach, w dzielnicach, zajmuje się tym, o tu trzeba drogę naprawić, tu trzeba wodociąg poprowadzić. Tak, tymi sprawami się zajmuje samorząd. Czyli KOD w wyborach samorządowych weźmie udział? Nie podjęliśmy jeszcze decyzji, czy podejmiemy, czy weźmiemy jako organizacja, czy też poszczególni ludzie od nas wezmą udział, a my ich będziemy wspierać, czy też może będziemy wspierać jakieś inne komitety społeczne. Na razie nie mamy jeszcze takiej decyzji. A pan będzie kandydował w wyborach samorządowych? Nie, ja nie będę w żadnych wyborach kandydował. Samo w europejskich też nie będę. Rozumiem. A proszę powiedzieć, czy KOD będzie zabiegał również o interwencję jakichś organizacji międzynarodowych, jeżeli będziecie mieli jakieś wątpliwości względem tego, co się dzieje w Polsce? Oczywiście, dlatego że to jest nasze prawo. To nie jest żadna zdrada, jak to Kaczyński przedstawia, bo to on przykłada podwójną miarę. Jak on interweniuje, to jest dobrze, jak ktoś inny, to niedobrze, prawda? Nie, my jesteśmy... Polska jest częścią Unii Europejskiej. Nie można traktować Unii Europejskiej jako coś zewnętrznego. To tak jakby jakieś województwo mówiło, że nie jest Polską. Prawda? Tak samo Unia to my. My jesteśmy Unią. Czyli kiedy będzie tutaj działo się coś złego według KOD-u, będziecie interweniować? Tak, oczywiście, że tak. To należy do naszych praw. Jest traktat akcesyjny, jest prawo europejskie. Prawda? Poza tym jest jeszcze cały szereg organizacji międzynarodowych ponad europejskich, prawda? Jak Amnesty International, jak Human Rights Watch, jest ONZ. Prawda? Mateusz Kijowski mówił swego czasu, że ekshumacje to wydają się polityczną zabawą. Zapowiedział też, że KOD może blokować ekshumacje. Jak pan dzisiaj? Ja myślę, że my nie będziemy blokować ekshumacji, bo to już przesada, żebyśmy tak daleko wchodzili w politykę. Natomiast ja nie mam wątpliwości co do tego, że to jest motywowane politycznie, że to jest robienie kosztem ludzi, kosztem tych rodzin, które naprawdę cierpią, robienie sobie kampanii politycznej i że to kompletnie niczemu nie służy. Ale jak widzimy, że w kolejnej trumnie są szczątki 8 ofiar, w następnej 5 i dochodziło do wielu pomyłek, no to nie ma pan poczucia, że jednak rzeczywiście... Ale decyzje o tym, być może, ale decyzje o tym podjęto, kiedy nie było takiej wiedzy. Prawda? Nie było. Były takie podejrzenia, że mogła strona rosyjska jednak... Pan, ja kiedyś jeszcze, jak byłem w wojsku, było dawno, bardzo dawno, to widziałem, tak powiem, na własne oczy to, co było po katastrofie lotniczej pod Zawoją. Widziałem to na własne oczy. I powiedziałbym, jedyna cała część człowieka, jaką widziałem, to była jedna noga wisząca na drzewie. W związku z czym, ponieważ nie robiono badań DNA, bo badania DNA trwają długo. Badania DNA mogą trwać miesiąc, dwa miesiące, prawda? To nie jest tak, że można wszystkie kawałki człowieka pozbierać pani z lasu. Pani premier Ewa Kopacz, wtedy minister zdrowia, mówiła z mównicy sejmowej, że przekopano na metr ziemi, ponieważ wszystkie szczątki były przebadane. Ponieważ została wprowadzona w błąd przez ludzi, którzy podali tą informację, ona to wielokrotnie wyjaśniała. Wielokrotnie. Została wprowadzona w błąd, przepraszała za to. To jest oczywiste. Więc ja przede wszystkim nie będę się zajmował tym, co mówiła pani Kopacz, bo ja nie jestem pani Kopacz. Ja odpowiadam za siebie. Pytanie, czy Komitet Obrony Demokracji nie czuł na przykład takiej potrzeby protestowania, czy też wtedy jeszcze KOD-u nie było oczywiście, ale pan protestowania, kiedy było państwo Platformy Obywatelskiej?
To znowu nie jest prawda, dlatego że ja byłem cały czas publicystą politycznym i ja wiele rzeczy, które Platforma robiła, krytykowałem. Ja nie jestem bezkrytyczny wobec Platformy. Ja mam ogromne pretensje do pewnego lenistwa politycznego Platformy. Prawda? To nie przyjście na głosowanie w sprawie Ziobry. To, że w sprawie Kamińskiego dwóch posłów przeczytało akta. Czyli ma pan pretensję, że Platforma nie postawiła Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobro przed Trybunałem Stanu? Tak, mam o to pretensję, bo powinni to zrobić. Nie zrobili tego, nie wiem, z kunktatorstwa, lenistwa, nie wiem czego. To jest ich sprawa. Również mam pretensję o drugą rzecz. Niemal całkowity brak informacji, bo była taka krytyka, że to, co robi rząd Platformy, to co jest sam PR, zresztą dokładnie odwrotnie. To nie tylko nie było żadnego PR-u, to był w ogóle brak informacji o tym, co robią. Zrobili bardzo dużo dobrych rzeczy, o których społeczeństwo się w ogóle nie dowiadywało. A nie ma pan takiego poczucia, że Platforma zaniedbała sprawę katastrofy, wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej? Sprawa ta katastrofa jest wyjaśniona. Ja jestem fizykiem z wykształcenia. Te bzdury, które wygaduje ta tak zwana podkomisja, to są już tak koszmarne brednie, że im się powinno odebrać nie tylko matury, ale chyba świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Naprawdę, to jest żenujący poziom nieuctwa albo kłamstwa. A nie ma pan poczucia, że tutaj rząd Platformy nie stanął na wysokości zadania i państwo zawiodło właśnie, jeżeli chodzi o pochówek ofiar katastrofy smoleńskiej? Nie sądzę. Te ekshumacje tego nie udowadniają? Nie sądzę. Identyfikację ofiar robili patolodzy rosyjscy. To było robione w Moskwie. Nie robili tego Polacy. Nie było podstawy do kwestionowania tego. Znaczy nie było jakichś sygnałów, że należy to kwestionować. Należało jak najszybciej te pogrzeby przeprowadzić. I to było bardzo sprawnie, moim zdaniem, przeprowadzone. Donald Tusk nie powinien przeprosić za teraz po tych ekshumacjach? Za co? No, za niedopełnienie obowiązków, za brak nadzoru? Ja nie widzę tu żadnego niedopełnienia obowiązków z polskiej strony. Absolutnie. I ostatnie pytanie. Płaci pan abonament? Nie. Będzie pan płacił abonament nie będę, za telewizję? Bo uważam, że to jest chamstwo. Dlaczego? To jest wyciąganie od ludzi pieniędzy na coś, czego nie chcą. Wcześniej pan płacił? Nie, ponieważ nie zawarłem żadnej umowy z firmą. To jest podmiot gospodarczy, Telewizja Polska. Ja nie mam żadnej umowy z tym podmiotem zawartej. Ale jeżeli pan ma telewizor albo odbiornik w domu, to pewnie będzie musiał pan płacić. Ale ja nie oglądam tej telewizji. Przepraszam bardzo. Proszę mi pokazać moją umowę, że ja zawarłem umowę ze spółką, bo to jest spółka, Telewizja Polska. I nie zamierza pan płacić? Nie zamierzam. Dokąd mi ktoś nie pokaże umowy przeze mnie podpisanej z tą spółką. A jak będzie pan musiał ponieść konsekwencje prawne? To poniosę. Nie będzie pan płacił? Nie będę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim państwa gościem był pan Krzysztof Łoziński, a za chwilkę dziękuję pan bardzo. Minister Jarosław Sellin.